Film Cześć Tereska. Niesamowita szansa dla, tak naprawdę dla młodej dziewczyny, która w jakiś tam sposób w pewnym momencie swojego życia zeszła na złą drogę i tu chodzi o niesamowite nagrody. To, o czym mówił pan reżyser, czy jeszcze Karlowe Wary, Fipresi, Złote Lwy w Gdyni. Panie Romualdzie, jaką osobą była Ola i jak to się stało, że taka dziewczyna na tym etapie swojego życia, no nie wiem, nie potrafiła zdać sobie sprawy, jaka stoi przed nią szansa? Olo Oleńko, ja jestem w kontakcie do chwili obecnej. Wczoraj nawet prowadziłem, nie wiedząc, że nawet ten temat będzie poruszany dzisiaj tutaj w studio. Jest to człowiek niezwykle skomplikowany, niezwykle doświadczony przez los i skumulowanie tych wszystkich nieszczęść, o których w filmie zaledwie część jest, one o wiele tragicznie wyglądały w jej życiu, spowodowały takie okaleczenia, które skutkują i będą skutkować długi czas. To jest jeden problem. I teraz, jeżeli dziecko jest okaleczone, połamane ma ręce, nogi, poskładają jakoś tam chirurdzy i jest na wózku inwalidzkim i my jako dorośli widzimy takie dziecko, współczujemy, rozumiemy, mimo że takie dziecko najmniej potrzebuje współczucia, gorzej nam zrozumieć takie dziecko okaleczone od najwcześniejszych lat jest inaczej okaleczone, ale reaguje w sposób tak, jak reaguje. Agresją, takim stylem życia, takim stylem bycia. To w niej to tkwi głęboko. Obawiam się, że jest lepiej, ponieważ ona w tej chwili jest w związku małżeńskim. Jakim ten związek jest? No ale jest. Nie jest w więzieniu. Ma dziecko, dziecko, które kocha. I daj Boże, żeby przynajmniej jej dziecko miało lepszy los w tym wszystkim. No jest, ja mam sporo dokumentów takich osobistych, o których nie mogę Państwu powiedzieć i to mnie upoważnia do takiej wypowiedzi, jako przed chwilą tutaj dałem Państwu. No, jest jeszcze coś, nie wiem, czy ona to sama powie Państwu, dlaczego ona dochodzi do pewnego etapu. Prawda jest to, co pan Gliński mówi. Rzeczywiście, chcieliśmy ją dociągnąć, dociągnęliśmy w sumie do ukończenia tej szkoły. Ale kiedy ja jej mówię, zobacz, telefonował do mnie pan Gliński, jedziecie do Hollywood. Widać jakąś radość, ale za kilka dni ucieka, kiedy przed nią Hollywood, pobyt tydzień czasu w hotelu i tak dalej, i tak dalej. Kiedy dla młodego człowieka no jest to jakaś wartość wielka, sława, no, pieniądze, uznanie, a ona ucieka. Dam Państwu do pomyślenia tylko, bo wprost, no właśnie, co czasami działa, niekoniecznie młodych ludzi, tak jak Ola, ale i dorosłych z tytułami profesorów, że ma katedrę i nagle gdzieś tam jego słabości wali, zostawia dom, rodzinę, dzieci, gdzieś tam idzie. Ona ucieka, tylko interesuje mnie to, no jest taki, a nie inny obraz z punktu widzenia społeczeństwa. Natomiast zastanawia mnie fakt tego, że no, Ola jest w taki, a nie inny sposób postrzegana przez środowisko panów. Ja tutaj, chodzi mi o to, że ona jest często bardzo porównywana do swojej koleżanki, Karoliny Sobczak, która w jakiś tam sposób wyszła na prosto, można tak powiedzieć. I są takie głosy, na przykład pani Hanny Oknińskiej, byłej wicedyrektorki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Otwocku. Ola bardzo chciała imponować otoczeniu. Pozowała na twardzielkę, na numerantkę. Raz wypiła mleczko do oczyszczenia mebli, innym razem zaparzyła sobie do picia tytoń z papierosów. Dziewczyny miały ją za błazna, stała najniżej w ich hierarchii. Jako kontrapunkt, Karolina jest honorowa, nigdy by mnie nie okradła, nigdy swojego można było przy niej portfel otwarty zostawić. Jak to jest? Takie kontrasty, taka ocena. Jak taką osobę, jaką jest Ola, wychowywać, resocjalizować i próbować zmieniać, panie Kazimierzu? No to jest problem rzeczywiście bardzo trudny. Tu trzeba powiedzieć, że każda podopieczna, czy podopieczny, czy każdy wychowanek ma inną osobowość, inny sposób bycia i życia. I do każdego przypadku trzeba podejść bardzo indywidualnie. Po pierwsze, bardzo istotną rolę w tym wszystkim odgrywa diagnoza.
W tej diagnozie, o której ja częściowo wiem, były pokazane te wielkie zaniedbania środowiskowe. To dziecko przeszło rzeczywiście w swojej młodości, w latach dziecięcych, bardzo dużą gehennę. Nie miało właściwie żadnych wzorców, które mogła sobie wynieść z domu. I to jest jeden z przyczyn takich, że te dzieci później, ten problem resocjalizacji jest tak bardzo utrudniony. Rzeczą wiadomą jest, że dzieci nie rodzą się złe. Dzieci rodzą się normalne, chyba że występują jakieś objawy chorobowe, które od wczesnych lat należy leczyć. Natomiast wadliwa socjalizacja doprowadza do tego, że właśnie ten przypadek jest takim, o którym tutaj słyszymy. Natomiast jeżeli chodzi o metody pracy, też są bardzo złożone. Można tu wymieniać metod pracy bardzo wiele, począwszy od metody przekonywania, to znaczy metod bezpośrednich, pośrednich. Można mówić o metodach, które w procesie resocjalizacji są skuteczne i mniej skuteczne. Taką metodami, powiedzmy, czy formami pracy bardzo skutecznymi jest taka forma stałego kontaktu ze środowiskiem, ale środowiskiem z punktu społecznego pozytywnym. A przede wszystkim taką podstawową zasadą jest zasada naturalności. Instytucje resocjalizacyjne typu między innymi zakłady poprawcze są mimo wszystko instytucjami totalitarnymi. Chociażby nie wiem, co się robiło, to znaczy zrobiło się tam marmurowe schody i dało złote poręcze, to tak czy tak to nie zastąpi domu rodzinnego.